Cześć, nazywam się Eryk Kulm Junior i w swoim życiu dumny jestem, że się nie poddałem nigdy. Cechą, dzięki której jestem tu, gdzie jestem zawodowo, jest ciekawość i poszukiwanie wieczne zabawy w tym, co robię, i wytrwałość w dążeniu do celu, mimo ogromnych pokładów lenistwa. Moment, w którym stałem się mężczyzną, myślę, że jeszcze nie nastąpił, ale na pewno bliżej bycia nie chłopcem jestem, odkąd pożegnałem rodziców. Wtedy automatycznie musisz być trochę bardziej dorosły. A uciekasz od tej dorosłości, czy to wcale tak nie działa? Ja nie uznaję jej. Nie uważam, że to jest jakaś... to jest jakaś idea bycia kimś, kim się nie jest. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy dziećmi w starzejących się skórach i ciałach. Dalej się czuję małym chłopcem, kiedy ktoś nie rozumie tego, co do niego mówię, tylko dlatego, że nie chce. I czuję się niezrozumiałym małym chłopcem odrzuconym, dlatego że ktoś nie znajduje w sobie siły, żeby spróbować wyjść poza myślenie o świecie względem siebie samego, a nie względem kogoś innego. Cecha, nad którą ciągle muszę w sobie pracować. Arogancja i znudzenie i lenistwo i naiwność. A ta arogancja jest naprawdę arogancją, czy w twoim mniemaniu być może pewnością siebie, ale ktoś to inaczej odczuwa? No to już swoją drogą. Znaczy, na pewno pracować muszę nad tym, żeby nie uznawać tego, co o mnie mówią inni, bo nie mają racji nigdy właściwie. A jeżeli mają, to niech mi mówią. Wtedy się mogę czegoś nauczyć. No i chyba nie chciałbym już przepraszać. Za dużo przepraszam.